Cześć i czołem drodzy widzowie! Dawno temu, gdy pracowałem na Ukrainie, miałem takie małe hobby, że przywoziłem ze sobą do domu różne wojskowe szpaje na pamiątkę. Między innymi kamizelki kuloodporne. Leżą teraz i blokują pieniądze, których potrzebuję, ale przecież nie sprzedam ich, nie robiąc uprzednio o tym filmu. Dlatego dziś opowiem Wam o historii dawnej, najnowszej kamizelek kuloodpornych oraz podzielę się paroma osobistymi obserwacjami. Zapraszam! Gdy na polach bitew pojawiła się broń palna, nie od razu wywróciła świat do góry nogami. Jedna strona ładowała coraz większe pociski do lów, a druga zakładała coraz grubsze zbroje i pancerze, by ochronić się przed nimi. W końcu jednak broń osiągnęła tyle mocy, że żaden kirys, zbroja ani pancerz nie mógł skutecznie zatrzymać kuli. No chyba, że był tak wielki i ciężki, że żołnierz ledwo w nim chodził. Na przykład, w trakcie wojny domowej w Anglii, żelazna kawaleria Cromwella, zwana żelazo-bokimi, nosiła specjalnie opracowane hełmy i kirysy, które miały trzy warstwy blachy, zaprojektowane tak, by po uderzeniu rozpraszać energię pocisku. W wieku XVII ta metoda ochrony przed kulami stała się zupełnie bezsensowna. Więc wojsko zrezygnowało z tego typu protekcji na rzecz pięknych, kolorowych strojów. Nowym podejściem do ochrony balistycznej były koreańskie kamizelki, wykonane z ciasno plecionych dziesięciu warstw bawełny. Koreańczycy w tamtym czasie, a mówimy o latach 1866-71, walczyli a to z Francuzami, a to z Amerykanami, i te nowe, lekkie kamizelki miały wyrównać szanse w walce z bardziej zaawansowanym technologicznie przeciwnikiem. Pod koniec XIX wieku rozwój kamizelek kuloodpornych przeniósł się ze strefy wojskowej do cywilnej. Masowe armie poborowych nie miały ani budżetu, ani powodu, by przejmować się przeżywalnością pojedynczego żołnierza. Co innego cywile, jak na przykład legendarny bandyta z Australii, Ned Kelly, który terroryzował swą ojczyznę w latach 80. XIX wieku. Jego gang miał pancerze wykonane z przekutych pługów i odkładnic. Żadna ówczesna broń nie mogła spenetrować takiej zbroi. Miała jednak, jednak dwie istotne wady. Po pierwsze, ważyła 44 kg, co ograniczało mobilność, oraz nie chroniła rąk i nóg. Po dwóch latach terroryzowania Australii w końcu go dopadli, ładując kilkanaście kul w nogi. Ale nie umarł od tego. Wyzionął ducha na stryczku. Zupełnie inne podejście do ochrony prezentowali krawcy próbujący stworzyć mniej ordynarne rozwiązanie, najlepiej dające się ukryć pod cywilnym ubraniem. I pierwszą taką kamizelkę sprzedawano w Dublinie już w latach 40. XIX wieku. Lecz dopiero na przełomie wieków pojawiło się skuteczne rozwiązanie. Otóż pewien doktor z Arizony, George Goodfellow, miał bardzo dużo pracy ze zszywaniem ran postrzałowych. Między innymi to on łatał legendarnych braci Erb po strzelanie w OK Coral. Dokonał także pierwszej udokumentowanej laparotomii, czyli operacji na otwartym brzuchu. I jakby tego było mało, to ożenił się z Katariną Colt, kuzynką Samuela Colta. Naprawdę fascynująca koincydencja. Mając dużo świeżych przypadków strzelających do siebie w barach i na ulicach idiotów, wnikliwie badał rany postrzałowe. U jednego z delikwentów znalazł niezdeformowany pocisk, zawinięty w jedwabną chusteczkę, która nie rozerwała się. Spotkał się jeszcze z dwoma podobnymi sytuacjami i doszedł do wniosku, że odpowiednio ciasno pleciony jedwab w minimum czterech warstwach zatrzymuje powolne ołowiane pociski napędzane czarnym prochem. Na drugim końcu Stanów Zjednoczonych, w Chicago w 1897 roku, polski ksiądz Kazimierz Żegleń uszył kamizelkę z ciasno tkanego jedwabiu, lnu i bawełny oraz dał się postrzelić na oczach burmistrza i innych miejskich oficjeli. Cała ta pokazówka nie była przypadkowa, ponieważ poprzedni burmistrz został zastrzelony we własnym domu przez anarchistę. I choć w USA projekt nie chwycił, a dużo złej roboty zrobili producenci podróbek, które nie działały, to Kazimierz się nie poddał. Wrócił do Polski i tam poznał wynalazcę Jana Szczepanika. Na bazie pracy Goodfellowa oraz własnych eksperymentów dopracowali projekt, tworząc nowoczesną, lekką i skuteczną kamizelkę, która stała się hitem sprzedażowym wśród królów, prezydentów, prezesów i wszystkich innych ludzi, do których uwielbiają strzelać szaleńcy. Ciekawostką jest, że kamizelkę ich pomysłu posiadał Franciszek Ferdynand. Szkoda tylko, że kula Gavrilo Principa, która go zabiła, trafiła nie w tors, tylko w gardło. W dobie pocisków ostrołkowych, napędzanych prochem bezdymnym, lecących jeden za drugim z karabinu maszynowego, kamizelki z jedwabiu przestały spełniać swoją funkcję. Ostry pocisk, który leciał z dużą prędkością, zamiast rozrywać jedwab, bardziej przeciskał się między jego włóknami. Pierwsza wojna światowa była okresem intensywnych poszukiwań nowej ochrony balistycznej, i były to poszukiwania pełne ślepych uliczek. Alle 12 seconds later. Wtedy też odkryto, że za większość zgonów odpowiadają nie kule karabinowe, ale malutkie, leciutkie szrapnele i odłamki, które ze stosunkowo małą prędkością wpadają w ciało i zwykle tam zostają, powodując m.in. zakażenia. Niestety w tamtej epoce do wyboru był albo sam hełm i biegiem naprzód, albo pełna zbroja i stanie w bezruchu pośrodku piekła. Co ciekawe, odpowiedź na miarę ówczesnej technologii przyszła nie z pulbitewnych, tylko przestępczego półświadka. Otóż amerykańscy mafiozi, którzy bardzo lubili strzelać do siebie wzajemnie, używali kamizelek z grubej bawełny i przyszytych blaszek. Które były na tyle skuteczne, że amerykańska policja musiała przejść na mocniejszą amunicję rewolwerową, by móc wyrównać szanse. W kolejnej wojnie światowej zaś powrócił temat ochrony przed odłamkami i pociskami. Wrócono do tworzenia pancerzy okopowych i innych stalowych osłon, które jednak dawały ochronę w zamian za poświęcenie mobilności żołnierza. Czerpiący z doświadczeń poprzedniej wojny ci, którzy mieli, nazwijmy to, pracę siedzącą na łodziach, w samolotach czy pojazdach. Dostawali różne pancerze ze stali manganowej, która była odporna na ścieranie, oraz ubrania ze specjalistycznie dopasowanymi dodatkowymi stalowymi blachami, które miały chronić najwrażliwsze organy, jak na przykład serce. I wtedy też pojawiły się kamizelki z miękkimi wkładami z Nylonu, znane jako flag jackets dla załóg samolotów narażonych na ogień dział przeciwlotniczych, które są, można powiedzieć, przodkami w prostej linii współczesnych kamizelek kuloodpornych. W okresie powojennym w Ameryce, która stała się liderem w rozwoju kamizelek kuloodpornych, pracowano z nowymi materiałami. W Korei testowano kamizelki z wykorzystaniem fibry, plastiku, aluminium i nylonu. A w czasie wojny w Wietnamie, poza rozwojem sprzętu dla specjalistów i lotników, coraz więcej kamizelek kuloodpornych trafiało na wyposażenie zwykłych szarych piechurów walczących w pierwszej linii. Ale prawdziwa rewolucja nadeszła w połowie lat 60., gdy Stefani Kwolek w laboratorium korporacji DuPont odkryła kewlar. Włókna wytworzone z tego polimeru i ciasno splecione dawały lepszą ochronę niż stal przy dużo mniejszej masie. Od tego momentu kamizelki kuloodporne stały się na tyle lekkie, tanie i skuteczne, że mogły być standardowym wyposażeniem wojska i policji na całym świecie. W Polsce, jeszcze przed II wojną światową, policja używała pancerzy ze stali do tłumienia zamieszek. Po II wojnie światowej, milicja zaś zakupiła mniej więcej pod koniec lat 50. pancerne kamizelki nowojorskiej firmy Faurot. W latach 70. odświeżono park maszynowy, kupując kamizelki szwajcarskiej firmy TIG które były wykonane z płytek poliestrowo-szklanych. A w latach 80 do Polski, do Milicji Obywatelskiej dotarł kewlar. Obserwowali co się dzieje w Irlandii Północnej i patrząc na Brytyjczyków stwierdzili, że ich kewlarowe kamizelki będą dobrym wyborem. I co ciekawe, poza białymi i niebieskimi, dostarczali je do nas, do Polski, także w kamuflażu DPM. Ponadto w Milicji oraz w Wojsku prowadzono testy i eksperymentowano z wyrobami radzieckimi. Lecz dopiero pod koniec lat 80. ruszyła własna produkcja w Bielsku Białej oraz Łodzi. Wojsko w początku lat 90. i tzw. dekady samodzielności strategicznej potrzebowało bardzo szybkiej modernizacji sprzętu. Postawiono na skopiowanie amerykańskich rozwiązań dopasowanych do polskich realiów. Pomysł brzmiał nawet rozsądnie, ale wykonanie wyszło komiczno-tragicznie. Kamizelka miała zastąpić wszystko, co do tej pory nosił na sobie żołnierz. O ile KLV-ka dla kierowców była uboga, tak ochra jej następczyni OLV-ka i DMV-ka dostały dosłownie wszystko, co wcześniej było na pasoszelkach: ładownice na magazynki, granaty, radio, mocowanie do gazmaski, kombinezonu OP1 przypiętego na plecach, także nie bardzo da się go wyjąć, kiedy ma się na sobie kamzę. A za całą mapteczkę miała robić kieszeń, w której dalej tkwił perelowski bandaż. Cała kamizelka była wypchana miękkimi wkładami przeciwodłamkowymi, a na plecach i klacie miała dodatkowe stalowe płyty, mające zwiększyć klasę odporności z drugiej na czwartą, według polskiej normy o długiej, drętwej nazwie. I jak na wczesne lata 90., to byłoby jeszcze do wybaczenia, ale problem w tym, że ten nieudany mariaż służył za główną kontraktową formę ochrony żołnierzy wojska polskiego na misji w Iraku. Już wcześniej w Bośni, Kosowie okazało się, że te kamizelki są za duże, za ciężkie i do tego mają kieszenie na sprzęt rodem. Z II wojny światowej, rozmieszczone bez sensu i uszyte jakościowo gdzieś na odwal się. W efekcie tej flauty, która kosztowała zdrowie i życie naszych żołnierzy, polski przemysł zebrał się w sobie. I pod koniec naszego udziału w misjach zagranicznych wojsko dostało przyzwoitą kamizelkę zwaną potocznie Kandaharką oraz jej wersje rozwojowe. Wzorowane, wywodzące się z amerykańskiej IOTV. Miałem ją na sobie raz w życiu, dawno temu podczas pokazówki dla ministra wojny. Polacy w robieniu kamizelek kuloodpornych nabrali trochę wiatru w żagle i zaczęliśmy tworzyć naprawdę dobre jakościowo produkty. gdy my zaczęliśmy robić to dobrze, wybuchła wojna na Ukrainie. Nasz wschodni sąsiad miał w tym temacie zapóźnienia jeszcze gorsze od nas. W pierwszym okresie konfliktu ludzie... Kupowali wszystko, co się da. Demobil z całego świata, w tym nasze kamizelki z lat 90., trafiały do Donbasu. Ukraińcy, podobnie jak separatyści, używali kolorowego mariażu sprzętu i mundurów, przez co ciężko było odróżnić swoich od wroga. Wtedy też pojawiło się desperackie rozwiązanie. Rodem z I wojny światowej. Było ku temu kilka powodów. Przewaga ogniowa separów, wspieranych hojnie artylerią przez Rosjan. Niedobór własnych kamizelek. Wyczyszczenie absolutnie wszystkich sklepów militarnych w Europie z używek. Oraz powoływanie pod broń coraz więcej ludzi, których przecież w coś trzeba było wyposażyć. To wszystko doprowadziło do tego, że Ukraińcy zaczęli robić kamizelki, z czego popadnie i jak popadnie. I tu możecie podziwiać oryginalną kamzę z początków konfliktu w Donbasie. Nie tylko materiałów, i wykonanie świadczą o desperacji, ale też wkłady. Są to grube i ciężkie stalowe płyty ze stali pancernej Hardox, do których doklejono warstwę gumy mającą zapobiegać rykoszetom. Ciężkie, niewygodne, ale działające i dostępne od ręki. Szczególnie przydatne, gdy wojna zmieniła się z manewrowej w pozycyjną. Stalówki wszelkiej maści stały się bardzo popularne, lecz Ukraińcy dążyli do przejścia na kewlar i unifikacji. Zaczęli więc szyć bardziej przemyślane konstrukcje, pojawiły się wkłady produkcji własnej oraz zagranicznej. Jako ciekawostkę, u nas całkowicie nieznaną i niespotykaną, dodam też, że w realiach wojny okopowej, jaka rozgrywa się w Donbasie, gdzie żołnierze muszą nosić kamzę praktycznie cały czas, i to może trwać miesiącami, pojawiła się cała grupa schorzeń kręgosłupa i barków, spowodowana ciągłym targaniem na sobie od 10 do 20-30 kg, i uciskiem. Nasi w Iraku i Afganistanie po patrolu, w bazie mogli zrzucić z siebie ten ciężar iść na siłkę, potrenować, ogólnie się zregenerować, a Ukraińcy nie mają takich możliwości. I problem jest na tyle powszechny i dotkliwy, że powstały specjalne kliniki, na przykład w Żytomierzu, które specjalizują się w leczeniu kompresyjnych urazów kręgosłupa i barków spowodowanych noszeniem przez wiele długich miesięcy zbroi. I przez cały okres. Yy wojny na wschodzie, już a propos jeszcze w Donbasu, najlepiej ocenianymi kamizelkami są te produkcji brytyjskiej i polskiej. Najwięcej zaś polskich kamizelek używają bojcy z niesławnego pułku Azow, którzy mimo możliwości zmiany kamizelek albo chociaż uszycia do nich pokrowców we własnym kamuflażu, dalej używają kandacharek w wózecie, które stały się de facto ikonicznym elementem ich wizerunku. I w tym samym czasie w Polsce której produkty są tak chwalone na świecie i sprawdzone w boju, nasz rodzimy Monar zrobił niedawno remont zabytkowych ol polegający na uszyciu do nich nowych pokrowców z taśmami mole. Gdy my, mimo wspaniałych możliwości, jakie daje nam nasz przemysł, cofamy się do lat 90., świat, szukając nowych, lżejszych włókien do kamizelek kuloodpornych, wrócił do badań nad wzmocnieniem jedwabiu. I tym sposobem można powiedzieć, że w ostatnich 150-180 latach ta historia zatoczyła koło. I mam nadzieję, że i u nas też zatoczy pozytywnie koło i dojdziemy znowu do tego elementu innowacyjności, bo naprawdę podkreślę to jeszcze raz: w ostatnich latach naszemu przemysłowi udało się stworzyć parę naprawdę fajnych rzeczy. Dziękuję za uwagę. Jeszcze dla tych, którzy chcieliby zapytać o koszulę. To jest koszula z materiału, który wyprodukowała dla mnie filma Andropol. Ta sama, która zaopatruje nasze wojsko i nie tylko w tkaniny mundurowe. I to jest pierwszy zrobiony seryjnie w Andropolu zadruk w kamuflażu, który wymyśliłem, czyli Legun. Ale nie będę teraz o tym więcej opowiadał, bo po filmie o kamizelkach kuloodpornych następny film będzie właśnie o Legunie. Dziękuję, żegnam się i dobrej nocy. Cześć.